Konstytucja 3 maja uchwalona została 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Jest to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej. Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale i otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Autorami Konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Już w 2 dni po uchwaleniu Konstytucji Dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Choć Konstytucja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa. Święto 3 maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich, zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Od 1990 roku 3 maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. Nasza biblioteka posiada oto taki reprint Konstytucji wydany przez Wrocławskie Ossolineum, który bardzo często wykorzystujemy podczas lekcji bibliotecznych. Ustawa rządowa Konstytucja 3 maja 1791. Faksymilie rękopisu z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w 200. rocznicę uchwalenia. Ustawa rządowa w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu. Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflanski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.